Codziennie staram się sprawdzać, co nowego pojawiło się na trybie Kidowice SMP, żeby znaleźć jakąś fajną bazę, w której będę mógł nagrać odcinek. I dzisiaj wchodzę sobie na serwer, widzę, że jest jakaś działka o nazwie Kruki. I postanowiłem, że to będzie działka, na którą dzisiaj pójdę, ponieważ... Bardzo dziwny ten Enderman. Jest? Jesteśmy na działce Kruki i mają tutaj naprawdę potężną willę. Więc w tej willi dzisiaj postaramy się pożyć jak najdłużej tak, żeby reszta osób, które tutaj jest na tej działce, nie zauważyli. Uwaga, weszliśmy właśnie w tym momencie na ich działkę. Widziałem, że ktoś tam się przed chwilą kręcił i aktualnie na serwerze jest Zosia2015 Cox, która jest oczywiście jedyną osobą w sumie z tej działki, więc ją musimy unikać w szczególności. Nie ma jej póki co tutaj, więc... A nie, jest, patrzcie, jest tam, jest. Dobra, szybko sobie zobaczmy, jak wygląda w ogóle ta działka i czy jest tutaj miejsce, w którym moglibyśmy zrobić jakąś sobie sekretną bazę i tak dalej. No widzę, że jest, tu jest potencjał, żeby się wkopać w dół. No dobra, tu będzie się działo na pewno. Widzowie, na samym starcie łapka w górę i subskrypcja, wbijajcie na serwer kidowice.pl i grajcie sobie, zakładajcie swoje działki, a ja może do was, prawda, wpadnę. Dobra, widzę, że tam Zosia sobie siedzi. Ja póki co jestem na vanishu, więc mnie teraz nie widzi jeszcze, ale zaraz z tego vanisha sobie wyjdziemy i zobaczymy, co się wtedy będzie działo. Dobra, zerknijmy tak, tutaj widzę, że jest jakieś takie pomieszczenie w środku, czy coś się tu dzieje w środku. Ja muszę dobre rozeznanie w terenie zrobić, żeby wiedzieć, czy jest tutaj miejsce, w którym ja coś będę chciał robić. No tutaj jest git, tutaj też jest git, tu by można było coś w środku zrobić, no ale póki co najbardziej mi przemawia w sumie to miejsce. I tu jest, widzę, jakieś takie miejsce, żeby można było tutaj zrobić jakieś wejście. No, może to być ciekawe. O, widzę, że w środku nawet całkiem fajnie wygląda. Nie dostanę się tam teraz oczywiście, bo nie chcę otwierać drzwi, żeby nie usłyszała za bardzo, ale dobra, możemy sobie wejść. Okej, jak to tu ma? Jaki komputer? Nie, no dobra, powiem szczerze, że to nawet fajnie wygląda tutaj. Naprawdę bardzo fajna działeczka. Tylko w którym miejscu ja mógłbym zrobić sobie taką bazę? No dobra, no myślę, że będziemy zaraz kombinować. Myślę, że na starcie to tak, odlecę sobie troszkę dalej, żeby po prostu móc na spokojnie wpisać vanisha. W tym momencie pojawiliśmy się na serwerze i prawdopodobnie zaraz będą ludzie do mnie pisać: siema Szczypson, siema, wbijesz do mnie na działkę? Ej, a ocenisz moje profilowe i inne tego typu rzeczy. Ale my na to nie zwracajmy uwagi, skupmy się dzisiaj na tym, na czym mamy się skupić, czyli na tym, żeby zrobić sobie sekretną bazę w środku. Dzisiaj będę 100% korzystać z game moda, dlatego, że chcę po prostu szybko robić to wszystko i móc w miarę szybko zareagować. Wiecie, jak będę potrzebować blok, klikam sobie i mam ten blok. Ponieważ jak będę miał nastrój walut, to by to zajmie dużo czasu, a ja chcę tutaj naprawdę jakąś fajną bazę zbudować i oczywiście to, co ja zbuduję, zostawiam, tak żeby widzowie, żebyście mieli po mnie pamiątkę na swojej działce, więc zakładajcie działki, grajcie, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy akurat tym razem nie przyjdę do was i nie wybuduję czegoś fajnego. Dobra, Zosia jest po tamtej stronie, więc póki co mamy, że tak powiem, spokój. Myślę, że to jest dobre miejsce na to, żeby zbudować co nieco. O nie, tu jest takie coś. Dobra, ale widzicie, po to mi to jest właśnie. Po to mi to jest, bo ja teraz robię sobie w ten sposób. Mamy tutaj teraz tak, okej, i możemy zrobić na spokojnie wejście sobie do naszej bazy. Okej, dobra, zróbmy to na razie z tego. Taką bazę zrobimy. Dobra, tyle. I teraz musimy popracować nad wejściem. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja za bardzo nie mogę puścić shifta, bo ona zobaczy mój nick wtedy. I tu jest problem. Tu się zaczynają schody, więc musimy póki co spróbować to zrobić bez używania game moda, znaczy bez puszczania shifta w sumie głównie. Dobra, zróbmy tak. Możemy zrobić tak, będziemy mieli ściany z tego tylko, póki co. No nie, to mi tu spada, ale dobra. Nie wyszło to na zewnątrz, zamurujmy to. Dobra, jest git. Gdzie jest ta Zosia? Nie widzę jej niku, więc ja chyba też swobodnie mogę teraz sobie puścić shifta, bo ona też mojego niku w takim razie nie zobaczy. Dobra, weźmy sobie jakieś drzwi ciekawe. O, te są drzwi fajne, ale... Tak, to my jesteśmy tutaj na wersji takiej, że te drzwi nie działają, bo jestem na 1.20 chyba, a tutaj musimy korzystać z tego, co jest na starszych wersjach, więc dobra, zrobimy z tego drzwi może. Coś tam, albo nie, mam pomysł, mam pomysł. Oj tak, dobra, piston to się nazywa, pyk, let's go. I robimy tutaj wejście sekretne normalnie, tak żeby nie było wiadomo, że tu cokolwiek się kryje, wiecie. Jak już mamy robić sekretną bazę, no to niech ona jest naprawdę sekretna, nie? Dobra, robimy tak, tutaj stawiamy to. I teraz musimy zrobić sobie cały mechanizm, ale to nam pójdzie, myślę, że w miarę szybko, bo ja od mechanizmów to jestem zawodowiec. Dobra, zróbmy tak, weźmy, potrzebujemy na pewno przycisk, weźmy sobie ten przycisk, weźmy sobie to i weźmy sobie to. Dobra, i teraz gdzie mogę ustawić ten przycisk? Wydaje mi się, że jak ustawiłbym ten przycisk tutaj, to nie będzie takie jednoznaczne, że tutaj coś jest, wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, zróbmy tak i teraz w którym miejscu to jest dokładnie, bo muszę to dobrze wymierzyć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, czyli to jest tu. Niedobrze, niedobrze, potrzebowalibyśmy tego tutaj, więc musi być o jedno dalej w takim razie. Dobra, zróbmy tak i teraz postawmy pyk, pyk, dobra. Postawmy teraz, o, nawet dalej by to musiało być w sumie, bo jak ja to mam zasilić? Czekajcie, tu się zaczynają schody w tym momencie z tym mechanizmem. Może to nie do końca jest najlepsze miejsce do tego, żeby zrobić taki mechanizm. Może zróbmy go inaczej, może zróbmy, dobra.
Mam pomysł. Zrobimy go tutaj, uwaga, robimy tak. Trzeba podmienić te bloki, tak żeby swobodnie można tutaj kopać sobie pod tym. Dobra, tu. I teraz się przedostaniemy tu. Dobra, jest git. Dobra, tutaj jak widać te bloki nam nie spadają. Mamy sufit dalej mimo wszystko, więc tyle dobrze. I wykorzystamy to miejsce. To jest dobre miejsce na to, żeby to zrobić. Dobra, tu. I stawiamy w ten sposób przycisk i mamy to. Dobra, git. I widzę, że nie ma tutaj już gracza. Czy ona sobie wyszła z serwera? Proszę, nie. Nie, no wyszła z serwera. Ja tu robię taką bazę. Już do mnie piszą na czacie i chcą się do mnie przeteleportować. No nie, a ja... Na bazę w tym momencie nie ma sensu. To jest najgorsze w tych odcinkach, że ja zaczynam budować bazę i po chwili wy sobie wychodzicie. Nie mogę tego kontynuować, muszę pójść w inne miejsce teraz. Dobra, uwaga, odczekałem chwilę i wszedł i jestem lepszy. Też z tej wyspy Kruki jakiś gracz. Więc jesteśmy z powrotem w tym samym miejscu i możemy kontynuować naszą pracę. Bo przyszedł jakiś inny, prawda, tutaj reprezentant. Więc git, dobra, kontynuujemy naszą pracę w takim razie. Jeszcze nie wszystko stracone, let's go. Dobra, i teraz tak, mamy tu niestety ciemno, więc weźmy sobie jakąś pochodnię, tak żeby cokolwiek tutaj rozjaśnić, dobra. I teraz tak, my mamy przycisk w tym miejscu, więc trzeba zrobić tak. Tu trzeba postawić w ten sposób i muszę jeszcze raz zabrać to, co sobie wszystko wyrzuciłem z ekwipunku, najgorzej. Teraz dobra, musimy zrobić tak i uwaga, pyk, dobra, mamy to. Teraz tam powinno to nam wszystko fajnie zasilić i lecimy w tą stronę, tak żeby to było na dosyć prosty sposób zrobimy ten mechanizm. Zrobimy coś takiego, robimy tak, okej. Okay. Ja mam skomplikowane moje mechanizmy czasem, okej, okay? Ale musicie to zaakceptować. Dobra, robimy tutaj w ten sposób, tu będzie blok, który... Ten blok, robimy tak, okej. I tutaj trzeba zrobić dokładnie podobny mechanizm, uwaga. Zobaczycie, co ja tu zaraz będę wyprawiać, to... Kopara wam opadnie, widzowie, serio. Dobra. I teraz musimy zrobić tak. W tym miejscu robimy zasilanie, pyk, tutaj, dajemy to. I teraz tu trzeba zrobić... Dobra, tam widzę, że dalej ten ziomeczek sobie stoi i bardzo dobrze, niech on sobie tam stoi. Ale musimy tutaj rozwalić trochę tego. Okej. I tu zrobimy mechanizm wyjściowy. I tu musimy postawić tak. I tutaj robimy tak. Okej, pyk. I potrzebujemy przycisk, pyk. Mamy przycisk. I teraz uwaga. Dobra, uwaga, działa! Mechanizm oficjalnie działa! Trzeba było zrobić to inaczej, troszkę się zagalopowałem, ale teraz uwaga, z każdej strony idzie zasilanie i patrzcie, tu klikam, pyk, otwiera nam się elegancko i teraz tu klikam i też nam się otwiera. Nie wiem, dziwny mechanizm, okej, wiem, przyznaję, ale działa. A jak działa, to znaczy, że jest super. Pamiętajcie. Dobra, kontynuujmy w takim razie zrobienie tej bazy. Tu musimy to zamurować, tutaj tak być nie może. Potrzebuję pochodnie. Mam nadzieję, że ten z kruków jeszcze jest. Jest tutaj ktoś z kruków? Jest, kruki, jestem lepszy. Dalej sobie tam stoi? Nie, chyba gdzieś poleciał. Dobra, więc kontynuujemy naszą bazę w takim razie. Jest tam, jest. Dobra, widzę go. Póki co się nie rusza, git. Nie musi się ruszać. Nie mamy takiego wymogu. Ważne, żeby po prostu był, bo jest ryzyko, że możemy zobaczyć. I w tym momencie udaje mi się nawet całkiem tutaj długo pożyć u niego w tej bazie. Ale zobaczymy, jaka będzie jego reakcja zaraz, bo mam wrażenie, że jakoś postaramy się go zmobilizować do tego, żeby się ruszył. Dobra, mamy tutaj tak, okej. Mamy fajną tą bazę, zróbmy jeszcze tutaj. No to, że troszkę mi się to będzie różnić od zewnątrz, ale... No to nie problem chyba, nie? Dobra, teraz potrzebujemy schody z piasku. A może zróbmy ze smootha, dobra. Sandstone jest git. Robimy teraz tutaj jeszcze po krawędziach, a na dole damy smooth sandstone'a, tak mi się wydaje. Żeby to jakoś... Znaczy w sumie sandstone od góry, znaczy ogólnie te piaskowce to wyglądają od góry wszystkie tak samo, ale... Ale użyjmy tego smootha. A, w sumie tylko tu. Okej, mamy naszą wstępną bazę, przycisk do wyjścia, jest git, podoba mi się całkowicie. Teraz tak, musimy zrobić tutaj jakąś rzecz, która ich zaprowadzi tutaj do tej tajnej bazy, tak mi się wydaje. Trzeba im jakiś znak dać, tylko jeszcze nie wiem jaki. Dobra, czekajcie, przejdźmy sobie tutaj i zobaczmy, czy jest tam... Jest tam, jestem lepszy, dalej tam jest, więc git. Spróbujmy do niego jakoś podejść. On się ruszył, bo stał wcześniej tam, więc ewidentnie żyje. Na to wychodzi. Ale przydałoby się jakoś go zmobilizować do tego, żeby się ruszył, nie? Byłoby w sumie chyba dobrze. Dobra, zróbmy tak, zalejmy go tam lekko wodą. I zobaczymy... Ruszył się. Dobra, ruszył się. Jest, żyje. O kurczę, dobra, jest lipa. Bo teraz, co ja powinienem zrobić? Czekajcie, bo on może mnie zauważyć w każdej chwili. Przejdźmy tędy. Dobrze, że jestem na tym game modzie, bo tak tutaj mnie te moby biły.
Dobra, on może mnie zobaczyć, ale zróbmy coś takiego. Rozlało mu się to do środka? Rozlało się. Dobra, git. Daję mu jakiś sygnał na to, że ktoś tutaj jest. I zobaczymy, jak on na to zareaguje, czy on w ogóle to zauważy. A ja wracam do mojej bazy po prostu, żeby ją dalej robić. Czy chcesz zobaczyć moją bazę? Nie, nie chcę. Ja chcę nagrać odcinek i musicie być czujni, bo nigdy nie wiadomo, do kogo pójdę. Jestem aktualnie u kruków i tylko tutaj będę dzisiaj. Dobra, skupmy się na naszej bazie, żeby ją jakoś... Trzeba coś zrobić w tej bazie jednak mimo wszystko, żeby ona wyglądała jakoś lepiej, nie? Więc weźmy sobie to, weźmy sobie taki pulpicik, bierzmy sobie crafting, jakieś piece, jedne, drugie, trzecie. Weźmy sobie na przykład... O, możemy to ulepszyć tym na przykład... A, tego się nie da, bo to jest na wyższej wersji. Dobra, stawiamy to i teraz zróbmy sobie takie coś. O, będziemy mieli taką biblioteczkę elegancką, fajnie. Zróbmy tak, o, fajnie, podoba mi się. Tu na środku moglibyśmy postawić teraz coś, jakąś lampę, coś świecącego. O, albo takie coś, możemy to postawić, pyk, dobra, idealnie. Tu dajemy książkę, o, zostawiłem wiadomość. Ale to potem zostawię, na razie to zbudujmy wszystko. Dajemy crafting, dajmy sobie jakieś te wszystkie piece, żeby tutaj cokolwiek było takie, wiecie, żeby to była funkcjonalna baza jednak mimo wszystko. Zróbmy o, mam pomysł, mega dobry mam pomysł. Potrzebujemy w takim razie stone bricka mamy, dobra, git. I teraz robimy tak, tu rozwalmy to. O nie, nie chcę, żeby ten piasek tu spadał. Dobra, zróbmy tak i teraz tu robimy tak, w tym miejscu rozlewamy lawę, tu dajemy to, tak, tutaj w ten sposób, tu zamienimy to z tyłu. I teraz potrzebujemy kocioł, gdzie mamy? Tu jest kocioł, stawiamy go w tym miejscu i potrzebujemy teraz jeszcze te takie, żeby to ściekało po czymś, wiecie o co mi chodzi. Tylko nie pamiętam, jak to się nazywa dokładnie. I nie wiem, gdzie ja to mam szukać. O, tu jest, dobra, git, to jest na tą wersję. No i teraz sobie będzie elegancko kapać, mam nadzieję, że to się uzbiera. Będzie git. Dobra, a nawet moglibyśmy zrobić inaczej, moglibyśmy nawet to dać jeszcze tu. Dobra, i jeszcze tu. Oj, w ten sposób będziemy zbierać potrójnie, a to by nam się przydało. Możemy to w sumie zwiększyć, czy to też tak działa? Działa. Okej, dobra, to zwiększmy w sumie, niech będą większe. Nie wiem, czy to jakoś wpłynie pozytywnie na to, że to się będzie więcej zbierać, czy co. Dobra, póki co mnie tutaj nie znaleźli. Mamy w sumie święty spokój na razie. I widać, że tamten ziomeczek jakoś tak sobie sam tam siedzi i jakoś niespecjalnie chce kombinować. Więc po prostu zróbmy tą naszą tajną bazę tak, żeby ona już była po prostu jak najlepiej zrobiona. Wypełnimy to, w sumie całą podłogę zróbmy z tego niebieskiego, fajnie to wygląda. Dobra, mamy to, tutaj w tym miejscu postawmy filar. Taki, o, fajnie. I teraz tu możemy jeszcze coś postawić, albo możemy... O, tu nie możemy nic zrobić. Więc możemy tutaj jedynie co zrobić, na przykład łóżko dać. Ale i tak to łóżko nie będzie tu jakieś wybitne. Nie wiem, czy... Nie, tutaj nie. Zrobimy inne miejsce na łóżko. Tu mamy tak, a w tym miejscu zrobimy przejście i robimy pokój na łóżko po prostu. Takie wiecie, taką kanciapę fajną, taką sypialnię, żeby po prostu było. Dobra, pyk. Mamy to 3x3, więcej nie. Większa nie jest potrzebna sypialnia. Po co większa sypialnia w Minecrafcie? Dobra, dachu nie zrobimy inaczej, ale możemy tak zrobić. O, żeby to wyglądało lepiej. Dajemy tutaj łóżko. Obok łóżka dajemy sobie jakąś skrzynkę. Jedną. Możemy, tu były beczki. O, beczki możemy dać w ten sposób. Zabierzemy lampę. Pyk, lampa tutaj. I fajnie. I czy coś jeszcze? Wydaje mi się... O, możemy na zbroję tu ustawić stojak. Dobra, git. O, i tu też by można było w sumie zrobić stojak na zbroję. Coś takiego. Dobra, niech jest. Ej, dobra, mamy naprawdę fajną bazę. Chyba jedna z lepszych, jaką zrobiliśmy w tej serii w sumie. Ale dobra, zobaczmy, jak wygląda sytuacja na froncie. Czy nasz, kurczę, koleżka tutaj dalej jest, czy sobie gdzieś poleciał? Ej, naprawił tą wodę. Ale nie ma go tu. Aha, bo go w ogóle nie ma na serwerze. No jak widzicie, widzowie, nie jest lekko nagrywać tą serię, bo ja naprawdę już kilka odcinków nagrywałem, gdzie robię i nagle ktoś mi wychodzi, tylko zauważam to szybciej. No a tutaj zauważam już dosyć późno, podczas gdy cała baza jest zrobiona. No, zostawiam ją w taki razie, w taki sposób. Zrobiliśmy sekretną bazę u widzów na działce. No, szkoda, że tak szybko odchodzą z tego serwera i nie grają tu dłużej i nie mam okazji z nimi tutaj porobić żadnych fajnych akcji. No, ale mam nadzieję, że jak zobaczą ten odcinek, to przyjdą, zwiedzą sobie tą bazę i że będą zadowoleni, że taka baza u nich powstała. No i tyle. A wy grajcie, widzowie. Koniecznie grajcie i dużo. I rozbudowujcie swoje bazy, bo ja potrzebuję mieć wasze bazy, żeby móc sobie odcinki ponagrywać i żeby móc do was przychodzić. A pamiętajcie, jak dotrwacie do końca odcinka, jak ja wam się włamę czy coś, no to może będzie jakaś nagroda.